Wielka radość w rodzinie Piotra Kraśki, 48 L. Grono najbliższych powiększyło się. Siostra, dziennikarza, Ewa, 34 L. Została mamą. Może liczyć na wsparcie doświadczonych w temacie rodzicielstwa brata i szwagierki. Przez lata był jednakiem. Dopiero kiedy Piotr Kraśko miał, 14 lat, na świat przyszła jego przyrodnia siostra, Ewa. Ale relacje z nią były, utrudnione bowiem była owocem miłości jego ojca, Tadeusza 79 L. Do innej kobiety. Reklama z czasem jednak zaczęło się to zmieniać i dzisiaj rodzeństwo żyje w przyjaźni. A kiedy niedawno okazało się, że Ewa, która jest producentką telewizyjną, zostanie mamą, Piotr Kraśko bardzo mocno jej kibicował. W mediach społecznościowych pisał serdeczne komentarze pod zdjęciami. Gdy już urodziła dziecko, dziennikarz błyskawicznie odnalazł się w roli wujka. Dał też siostrze do zrozumienia, że jedyną kobietą, która może służyć jej radą i pomocą, jest jego żona, Karolina Ferencstein Kraśko, 40 l. Bo chyba trudno o lepszy przykład zorganizowanej i potrafiącej sobie radzić kobiety. Karolina urodziła dwóch synów i córkę. Z wieloma rzeczami musiała radzić sobie sama. Ponieważ jej mąż pracował w Warszawie, ona zaś prowadziła stadni na koni w gałkowie na Mazurach. Bardzo doceniam swoją żonę i podziwiam za to, jak godzi swoje obowiązki zawodowe z byciem wspaniałą mamą, powtarza często dziennikarz. A przecież, kiedy urodziła pierwszego syna, kostka, 12 L, była przerażona, bała się, że sobie nie poradzi. Tymczasem szybko okazało się, że z niczym nie ma problemu. Przy drugim dziecku, Olku, dziesięciel Było już o wiele łatwiej i mniej stresująco, a kiedy przed niemal cztery laty na świecie pojawiła się Laura, nie denerwowała się już niczym. Jak dowiaduje się Rewia, z początku Karolina za bardzo nie chciała się narzucać ze swoją pomocą. W końcu jednak potwierdziła, że jest do dyspozycji Ewy i tak stała się doradcą i autorytetem dla swojej szwagierki. Kiedy Ewa ma wątpliwości, chce o coś zapytać, od razu dzwoni do Karoliny i zawsze otrzymuje trafną wskazówkę. Podpowiedź albo nawet diagnozę zdradza Rewi osoba z bliskiego otoczenia rodziny dziennikarza. Piotr, kraśko cieszy się, że jego rodzina wciąż się powiększa. Ale jeszcze większym powodem do radości jest dla niego to, że po latach milczenia i obojętności są sobie, zewą naprawdę bliscy i potrzebni. Żałują tylko tego, że chwili tej nie doczekał ich tata Tadeusz, który zmarł w lutym tego roku. Zobacz więcej materiałów.